Tym razem chciałbym podjąć temat może niszowy, ale to wcale nie oznacza, że nieważny. Chodzi mianowicie o transpłciowość. Wydaje mi się, że wokół tego problemu narosło bardzo wiele uprzedzeń. Co więcej, właśnie problem transpłciowości jest tematem wielu bardzo rozbudowanych dokumentów kościelnych. Również poszczególne episkopaty od czasu do czasu zajmują się tym tematem. Polski episkopat nie tak dawno opublikował właśnie list, dokument rozważania na ten temat, które zresztą nie zostały przez nikogo podpisane, ale jak należy domniemywać, jest to zapis oficjalnego stanowiska Kościoła katolickiego, w którym radykalnie odmawia się możliwości zmiany płci. To samo dzieje się na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie niedawno w marcu tego roku został opublikowany również bardzo rozbudowany dokument na ten temat, i znowu to stanowisko jest bardzo jednoznacznie negatywne wobec osób transpłciowych. Ja nie jestem ekspertem od bioetyki, nie zajmuję się tym tematem zawodowo. Niemniej jednak, jako uczestnik życia publicznego, z tym tematem się stykam. Ale również jako osoba zaprzyjaźniona z wieloma ludźmi, z których niektórzy są właśnie osobami transpłciowymi. I chciałbym się z wami podzielić listem, który otrzymałem nie tak dawno, i zresztą ten list stał się pretekstem do tego małego cyklu LGBT+. Ponieważ znalazły się tam pewne sformułowania, które dotknęły mnie bardzo żywo, nie tylko dlatego, że osobę, która do mnie napisała, znam od przynajmniej 40 lat. Łączy nas głęboka przyjaźń sięgająca czasów studenckich. I ten list otrzymałem po kilku latach od naszego ostatniego spotkania. I ta osoba napisała do mnie, sugerując jednocześnie, że dobrze by się stało, gdybym o tym liście i o jej doświadczeniu powiedział w ramach właśnie tych pogadanek. Co też jej obiecałem i nawet to chętnie robię. Oto brzmienie tego listu. Piszę, bo jestem w zwrotnym momencie swojego życia, pisze Marlena. Zabawne być w zwrotnym momencie w moim wieku, dodaje, i nie chodzi tu o chorobę albo coś takiego. Ja nawet nie wiem, czy jesteś poinformowany, że w grudniu 2018 roku zostałam sama, gdyż zmarła towarzyszka mojego życia. Tak więc tak się stało. Ten tragiczny fakt coś zamknął, ale i coś otworzył. Po głębokiej żałobie, która trwała bardzo długo i w czasie której zastanawiałam się, czy czas dla mnie też kończyć rachunki, stwierdziłam, że jednak nie. A skoro nie, to powinnam wreszcie zrobić to, czego zrobić nie mogłam do tej pory. Rozpocząć proces tranzycji i dokonać formalizacji swojego statusu. Faktycznie żyję jako kobieta już od dość dawna. Krótko mówiąc, zgromadziłam już pełną dokumentację i uruchomiona zostaje procedura sądowa uznania mojej płci w sensie formalnym. Tutaj Marlena kontynuuje. Siłą rzeczy w takiej sytuacji myślę sobie o różnych rzeczach i robię takie przeglądy życia i próby odpowiedzi na różne pytania. Na przykład, czy to nie jest za późno na takie decyzje? I tu dodaję, odpowiedź brzmi nie.
nie mogły się obejść bez kościoła w tym myśleniu. Tutaj dodam, że osoba pisząca ten list od zawsze była bardzo blisko związana z kościołem. Wczoraj przyszło mi do głowy, żeby zrobić taką kwerendę sprawdzającą, jaki jest wpływ mojej decyzji na mój status w Kościele Świętym, i ogarnęło mnie przerażenie. Ogarnęło mnie autentyczne przerażenie, choć nie jestem przecież w tym momencie związana z tą instytucją, ale jednak byłam. I to jest kawał mojego życia emocjonalnego i intelektualnego. Przeraziło mnie okrucieństwo i bezwzględność, z jaką byłabym potraktowana, gdybym chciała jednak z instytucją Kościoła nawiązać znów jakiś kontakt. Zostałam po prostu wywalona na zbity łeb, bez żadnych szans na jakąkolwiek rozmowę i na możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Nie mogę nawet pójść do spowiedzi, bo nie mogę wyrazić żalu i skruchy za okropny grzech, jaki popełniłam. Jedyną moją szansą jest jakiś rodzaj terapii konwersyjnej i uznanie, że byłam chora umysłowo i miałam urojenia. Biskup Józef Wróbel w publikacji na temat Nic o mnie nie wiedząc pisze, że jako osobę transpłciową cechuje mnie brak zdolności do panowania nad własną płcią, zakłócona i labilna identyfikacja płciowa, skłonności narcystyczne, problemy w budowaniu harmonijnej relacji interpersonalnych. Odniosło mnie odparte wrażenie, że spośród wszystkich źle traktowanych przez Kościół grup LGBT, grupa osób transpłciowych jest traktowana najgorzej, z absolutnym, bezwzględnym okrucieństwem, a odrzucenie idzie najdalej, tutaj najdalej, będąc właściwie odrzuceniem totalnym i bezwarunkowym. Jeśli masz jakąś wiedzę, że się mylę, podziel się ze mną. Będę szczęśliwa. I wyobraziłam sobie głęboko wierzącą osobę transpłciową, dziewczynę czy chłopaka, którzy chcąc być w kościele, jak oni się mogą czuć wobec takiego stanowiska tej instytucji. Jaki wieczernik im Pan tam przygotował. Jestem przerażona, bo zależy mi na tym, czy nie, ja też będę odrzucona. Ma to też wpływ na moich przyjaciół katolików. Póki Kościół niewiele mówił w tej sprawie, to oni nie mieli pełnej jasności i zachowywali się ambiwalentnie. Dało się żyć. Ale Kościół coraz częściej niestety mówi. Ty, z tego co zauważyłam, jesteś dosyć aktywnym YouTuberem. Czasem jestem oglądaczką i masz taki rodzaj talentu docierania do normalnego odbiorcy. Może byś coś powiedział na temat Kościoła, a osoby transpłciowe. Temat jest niszowy, ale to nie znaczy, że nieważny. W pełni podzielam to stanowisko mojej przyjaciółki i wydaje mi się, że podobnie jak w kwestii stosunku do homoseksualizmu, Kościół powinien tutaj odrobić swoją lekcję, powinien zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy, przede wszystkim również zrewidować swoje sztywne stanowisko teologiczne, które, jak już mówiłem, przy innej okazji odwołuje się do tekstów napisanych setki, a czasem nawet tysiące lat temu, które powstały w zupełnie innym kontekście kulturowym, zupełnie inną świadomością psychologiczną tego, kim my jesteśmy. I w kontekście, kiedy seksualność i właśnie gender odgrywały zupełnie inną rolę niż w naszym społeczeństwie. Mam nadzieję, że moim słuchaczom te moje pogadanki, te różne sposoby patrzenia na tą złożoną rzeczywistość do czegoś się przydadzą, a w każdym razie sprowokują do myślenia, do szukania również na własny rachunek, bo materiałów dostępnych również w internecie jest dużo
I ważne, żebyśmy dyskutując, krytycznie również dyskutując z przedstawicielami Kościoła na te tematy, zaopatrzyli się w dobre argumenty i być może dzięki wspólnemu wysiłkowi przyczynimy się do zmiany stanowiska Kościoła, który tak długo przecież uznawał niewolnictwo za coś normalnego i oczywistego, który przez długie wieki nie mógł się pogodzić z teorią kopernikańską, bardzo z ogromnymi oporami do dzisiaj dla wielu katolików przyjęcie teorii Darwina, ewolucji jest czymś niemożliwym, a właśnie wiedza, nauka poszerza nasze horyzonty, sprawia, że stajemy się coraz bardziej tolerancyjni, inkluzywni i myślę, że stosunek do wspólnot, do osób LGBT+, jest takim testem naszej wiarygodności.